chodź. Damian, ściągniemy, brat. Na tego ziołki wystarczy. Jest nierozstawiony jeden. Nie szkodzi, to jest tylko 3-metrowy blat, także ogarniemy spokojnie. Tego? Tak, tego. Fajny, taki cienki. Ciężki, tak. Ciężki jest tak czy tak. Nie zakręć się tu w pasy. No to co, chłopaki, zaczynamy powolutku, Damian. Zaczynamy montować. Samego procesu cięcia batu to wam może nie będę pokazywał, bo będę was zanudzał. Przejdziemy po przez jakieś konkretniejsze etapy może. A się działem tutaj tym blatem. Fajny taki cieniutki. Nie wiem, chyba 28. Sprawdzę jeszcze, bo jeszcze tego nie robiłem. Zobaczymy, jak to tu wyjdzie z frezowaniem tego blatu, jak nam wyjdzie łączenie. Generalnie sprawdzam sobie, czy krawędzie są ok. Są ok obie, czyli do dyspozycji mam na dobrą sprawę obie strony. Sprawdzam, czy nie ma gdzieś uszkodzeń. Nie, jest ok, klasa. No trochę u nas przeleżał, więc wolę sprawdzić. Trochę już przeszedł tam u nas na warsztacie. Był przekładany z miejsca na miejsce i muszę lepiej dokładnie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Wygląda na to, że tak. To ja wam teraz pokażę w środku mniej więcej, co ja tam sobie powymierzałem na HDF-ce i będę to teraz przenosił na ten blat standardowo, tak jak to zawsze robię. Tak więc chodźcie sobie zobaczyć. Tymczasem nasz blat się tutaj grzeje. Tak wygląda, chłopaki, kuchnia po pierwszym dniu. Na dobrą sprawę, dzisiaj już jest godzina 20 po 11. Rozpędzamy się, że tak powiem. Teraz tak już wam wcześniej, teraz przesyłałem wcześniej ten krótki filmik, na którym tłumaczyłem wam sytuację, ale nadmienię jeszcze raz może, że to jest, mówię, tu robimy kuchnię dla klienta, u którego robiliśmy pierwszą kuchnię, Tokado, którą pierwszą wypuściła w ogóle. To było 13 lat temu. Od tego czasu wtedy żeśmy się z tym Mateuszem poznali przez mojego znajomego, który go do nas przysłał. No i tak się kolegujemy do dzisiaj. Mówi, że z tamtej kuchni jest zadowolony, ale nie wiem, czy tak mówi, żeby nam nie zrobić przykrości, czy po prostu faktycznie jest ok. Mam nadzieję, że będzie taka sytuacja, że... Znaczy mam nadzieję. No, myślę, że go poproszę i bez problemu się zgodzi, żeby pojechać do tamtej kuchni, tej naszej pierwszej kuchni, żeby ją też skamerować. I sobie zobaczycie. Pamiętam, że tam się też nieźle napociłem, mimo że to jest mała kuchnia, ale naprawdę wiecie, jak to robisz pierwszy raz, no to nad wszystkim po prostu poświęcasz więcej czasu, żeby to zrobić to jak najlepiej, bo też poznajesz to, jak to się robi dokładnie. A teraz już się to tak robi z zamkniętymi oczami, bo już wiesz wszędzie, gdzie co i jak, za co się zapłać, co możesz z czym zrobić. Także jest różnica czasowa, w sensie doświadczenia. Tutaj sobie zaczniemy jeszcze, tak jak wspomniałem wcześniej, od tego blaciku. Ja już tutaj powycinałem, tak wam pokazywałem na wcześniejszym filmie. Tutaj w HDF-ce mam wszystko powycinane. I teraz tak, tu jest różnica 5 mm między tą wnęką a tamtą wnęką. I to sobie trzeba było dodać tutaj, po prostu miarę przyłożyć do futryny i przeciągnąć tak, aby za frontem było 2 cm. I to jest wasz wymiar, jeden z najważniejszych wymiarów, drugi jest z drugiej strony wnęki. No i wiadomo, że ucinacie tą HDF-kę na ten głębszy wymiar, później dopiero dopasowujecie do głębokości tej wnęki i tak, żeby wystawało o 2 cm tyle, co żeście sobie założyli. Tutaj będzie o 2 cm, ponieważ tu nie ma uchwytów gola, tak więc będą normalne uchwyty, chwytane, że tak powiem, stylowe jakieś. Mateusz dopiero dzisiaj zamówił, chyba czy tam wczoraj zamówił, dzisiaj prawdopodobnie będą. Także tu walczymy, tu mam już docięte, widzicie, jest ok.
oby mi blat wyszedł tak samo dobrze jak ta HDF-ka. I teraz tak, tutaj teraz w tej chwili nie widzicie jak wysoko, czy ten blat dobrze przychodzi względem ramy okiennej. To do tego celu można sobie to zabrać na przykład kawałeczek deski. Zobaczymy czy tam mam jakąś krótszą klapkę. Albo po prostu miarę wykorzystamy do tego celu. Miarę. Przyłożę sobie tutaj do ramy. No słabo tu na niej widać, ale mniej więcej jakbyście mieli coś prostego, tak jak właśnie mówię, kawałek deski, klapki z płyty wirowej na przykład, albo poziomice bez końcówki plastikowej, to będzie widać, że płaszczyzna miary w tej chwili jest, kończy się na równo z tą HDF-ką, czyli tu jest ok. Zazwyczaj jest taka sytuacja, że ramy okienne są wygięte w banana. Ta podejrzewam, że też będzie miała taką sytuację, że będzie na przykład tak. Więc wtedy docinamy tą wnękę jeszcze tak ze skosa i tak, znaczy ze skosa. No, próbujemy skopiować tą ramę okienną, a wiadomo zagłębiarką nie wytniecie półkola, więc trzeba jechać na dwa razy, trochę uciąć tu i później w drugą stronę tam i wtedy dochodzimy do ramy. Można też zrobić tak, żeby to porównać tą HDF-kę, to można coś po prostu sobie podłożyć, położyć na szafki tak, aby podniosła się ta HDF-ka, aby dochodziła do ramy bezpośrednio. To też możecie sobie coś podłożyć. Tutaj mamy imitację gola, tak jak mówiłem na wcześniejszym filmie. I tutaj Damian to ładnie, poprawnie, super ekstra montuje, bo nie zakrywa oczywiście tego gola u góry, tylko po prostu dochodzi do gola. Tak, aby on był widoczny po założeniu frontu od samego sufitu do samej podłogi. Tutaj na podłodze też żeśmy poruszali ten temat na jednym z filmów, gdzie były typowo listwy gola aluminiowe. I tutaj w tym przypadku będziemy starali się zamontować cokoły dolne. Myślę, że na równo z korpusem szafki. O, w ten sposób. Na równo i tak pójdą też do podłogi, przy czym ta krawędź musi być oczywiście oklejona. Tak samo ta krawędź z tej strony, która tutaj pójdzie, też musi być oklejona. Dobrze, tutaj chłopaki mamy witrynę. Witrynę mamy, tutaj jest ramka alu. I tą ramkę Damian w pocie czoła montował do korpusu przy pomocy mimośrodów. Bez szablonu, tylko na miarę. Dlatego myślę, że z tego tytułu, bo tu trochę było z tym zabawy, żeby to wszystko po prostu powyliczać, żeby dokładnie wyszło. Będę musiał się z Mariuszem skontaktować, który drukuje szablony i przy pomocy montażowej, żeby od niego kupić taki szablonik do mimośrodów. Niech sobie jest na warsztacie, zawsze się może przydać. Klos tym razem żeśmy dali biały, żeby było trochę tego światła więcej niż w tamtej kuchni. A jeszcze nie zrobiłem filmu o tej kuchni, to teraz będę robił. To zobacz, zrozumiecie o co mi chodzi. Klos jest jasny, żeby było więcej światła. Te szybki dzisiaj nie są super mocno dymione, ale poprzednio żeśmy montowali jest bardziej zadymione, więc te światła było w środku troszeczkę mniej. Z tego tytułu daliśmy jasne klosze. Tutaj będzie też trochę zabawy, bo trzeba wkomponować tutaj cały bok. Powycinać te wszystkie elektryczne tutaj bajery, puszki. Tam jest do góry jeszcze czujnik, także myślę, że w krawędzi płyty czujnik, znaczy się tam jest kabelek prawdopodobnie od czujnika ruchu albo od czujki jakiejś, nie wiem, dymowej, cokolwiek. No i tu reszta zabudowy tutaj niskiej. No to wszystkie fronty tutaj są na dobrą sprawę w takiej ramce, bo tak jak mówiłem wcześniej, Mateusz lubi taki styl, ale niemniej jednak tu będzie cała ściana drewnopodobna, a tu będzie ściana z
tu niska zabudowa będzie we frontach, ramka angielska. I u góry dwie szafki po lewej, dwie po prawej, pochłaniacz na środku. I tutaj z tej strony ostatecznie wykasowaliśmy montaż uchwytów, bo będą tutaj tibony zastosowane na tych trzech frontach od strony salonu. Zawsze można je dokręcić. Generalnie klient stwierdził, że nie chce tu z tej strony mieć po prostu uchwytów montowanych. Niemniej jednak zobaczymy później, jak przyłożymy i zdecyduje na dobrą sprawę, czy Mateusz chce, czy nie. Dobrze, ja przekładam teraz tą HDF-kę na blat, wycinam i będziemy kontrolowali, czy dobrze to wymierzyłem. Poczekaj chwilkę. I tak, panowie, wygląda sytuacja po docięciu blatu. Wyszło bardzo dobrze, pomijając tą szparę chyba na 2 mm tutaj. Nie wiem, na ile to będzie dobrze widoczne. Myślę, że widzicie. Tu futryna się okazała być prosta, bo zrobiłem proste cięcie i nic tutaj wielce się nie dzieje. Tak akurat jest na silikon. Ewentualnie tutaj bym mógł sobie coś zarzucić. Ale to też może wyglądać na filmie kiepsko, ale nie jest źle. Mimo, że mogę tutaj do siebie mieć jakieś pretensje, bo chcelowałem, żeby to zrobić na zero, na dobrą sprawę, tak jak zawsze, ale nie pykło dokładnie. Tu jest w porządku. No i teraz będę tutaj wycentrowałem sobie frezowane łączenie na tak samo jak tutaj na 2 cm poza front. Tak więc ja sobie po prostu odsunę, jak robię frezę teraz 12 mm, pierścień kopiujący 30, więc sobie to odsunę o około 13 mm tutaj szablon i powinno mi wejść w tym miejscu, gdzie mam zaznaczoną kreskę, czyli na 65 od ściany do miejsca, gdzie będzie wykonany frez. W międzyczasie klient mi dowiózł jeszcze zlew, bo go nie miałem na miejscu, więc mogłem sobie go położyć do góry nogami, sprawdzić, czy furtki się otwierają, te okna się otwierają, wszystko jest ok. Tak więc będę przenosił wymiary tu o centymetr dalej i na tej podstawie, bo to jest teraz zarys, obrys zrobiony z lewu dookoła. Także ja tu sobie przesunę centymetr dalej i wtedy będę wycinał dopiero. Tak więc szarpiemy blat. Mam nadzieję, że to teraz będzie ostatnie podejście co do niego. W sumie całkiem nieźle poszło, bo od razu na dobrą sprawę za pierwszym razem wszedł bez żadnych dodatkowych docinanek. A jak sami widzicie, tu jest praktycznie zero. No i tu jest, kurde, no milimetr. Także udało się bez dodatkowego wchodzenia i wychodzenia, więc teraz go wyciągamy. Bierzemy na koziołki, wycinam, frezuję, wstawiamy z powrotem i on już tutaj zostaje na swoim miejscu i później jadę te. Dobrze, panowie, teraz docinam ten oto blacik tutaj i chodźcie sobie zobaczyć na zewnątrz. Mniej więcej wszystkie wymiary mam pobrane, aby troszeczkę jakość cięcia pozostaje coś do życzenia, więc mówię sobie, przefrezujemy. Zostawię tam, załóżmy, troszkę na dodatku, milimetr około tego blatu i potem przytnę sobie frezarką, przefrezuję po prostu. Także chodźcie sobie zobaczyć, pokażę wam, porównam to, co już mam przefrezowane z tym, co dopiero będę frezował, bo na takim ciemnym blacie to dosyć mocno widać. Piękna słoneczna pogoda, dosyć fajny widok, tu sobie pracujemy właśnie. No jest miejsca, nie pada deszcz, to jest fajnie, bo można wszystko obrabiać tu na dworze, tak jak ja to lubię robić najbardziej, bo nie lubię w mieszkaniu, ani w domu. Tak więc sytuację mamy następującą, chłopaki. Tu widzicie, nie wiem, czy to będzie widać, bo tutaj patrzę teraz na aparat i sprawdzam, czy ostrość jest, ale wiecie, przy takim słońcu nic nie widać, czy ja to mam dobrze zbliżone, czy nie. Niemniej jednak tutaj macie krawędź już przefrezowaną, a tutaj ciętą zagłębiarką. Pewnie gdyby tarcz była pierwszej świeżości i po prostu tyle co po ostrzeniu, to moglibyśmy się zbliżyć do tej jakości, ale w tej chwili ciężko. Tak więc spróbujemy sobie to przefrezować, żeby było tak jak o tutaj widać. Mam nadzieję, że widać. Ja tu zbliżę palec, żeby było na coś ostrość. O. Widać, widać.
No, także przefrezujemy sobie. Ja do tego frezowania użyję sobie odpadu blatu, który po prostu został mi po cięciu z tego elementu. No i z racji na to, że on jest długi i prosty, także fajnie się nada na taki szablonik. Można tu coś kombinować jeszcze z czymś innym, ale to jest świetne i idealne w sumie na dobrą sprawę do tego, żeby tak sobie przefrezować. Dobra, chłopaki, co cały czas mi się wkręciło, mówię chłopaki, nie obraźcie się, panowie. Dobra, zaznaczamy sobie, ja tutaj mam, jest tak, pierścień kopujący mam 30 mm średnicy, tak jak zawsze, frez jest 12 mm, co nam daje wartość 9 mm, jeśli chcemy zrobić coś na zero, ale przecież my nie chcemy tu zrobić na zero, tylko zebrać chociaż milimetr, więc zaznaczę sobie 10 mm, wtedy mi skrobnie 1 mm. Zapisane? Dobra, lecimy. To tu mam zaznaczone 10 mm. No, kreseczka po prostu od krawędzi. I tu mam też dyszkę. Tak więc obracam sobie ten nasz szablon. Tutaj cały czas plac budowy. Tam panowie robią kostkę. Cały czas coś tu się dzieje, bo to takie nowe osiedle. Dobra, mam na kreskach. Ściskam. Ok. Fajnie się robi, u znajomego się człowiek tak nie stresuje jak wszędzie indziej. Dobrze. Myślę, że mamy to, ale jeszcze sobie skontroluję. Tu jest 11, to już milimetr za dużo. Posunęło się może jak ściskiem ściskałem. Dobrze, jest dyszka i tutaj jest dyszka, pasuje. Dobrze, biorę frezarkę. Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać jakoś taką, jak z tamtej strony, gdzie wam pokazywałem. Tylko tu jest... Czekajcie. Oj, nie. To też musi być nagrane, że się pomyliłem. Bo teraz jakbym jechał ten milimetr w prawo, to zwróć uwagę tutaj, Bartek, kameruj. Tu jest oryginalne zaokrąglenie. Jak ja będę wychodził nie tak blisko 30 cm, o tak gdzieś, no. Jak ja będę tu wychodził tą frezarką, a ona idzie w ten sposób, to mogłoby mi tu wyszczępić, a ja potrzebuję, żeby to było super ekstra jakość, więc dobrze, że mi się teraz pomyślało, przypomniało, więc cały ten misterny plan musimy rozebrać, obrócić brat w drugą stronę. Tak, aby frez wychodził, ale w tym nieoryginalnym zaokrągleniu, także obracanko. Nie chciałbym teraz uszkodzić tej ładnej strony. Poprosiłbym tu kolegę kamerzystę, żeby mi pomógł przewrócić, ale nie chcimy kamerę, może lepiej, nie chcimy. Dobra, i z powrotem jedziemy cały zestaw od nowa, czyli dyszka. Dobrze, że mi się to przypomniało, widzicie, o takich rzeczach musicie pamiętać, bo mógłby być tutaj z tego ambaras. Pobiedy jest, jak jest jeszcze z czego dociąć, ale po co ryzykować. No i teraz jak mam to przewrócone tak w ten sposób, to no to wchodzę teraz frezem w oryginalne zaokrąglenie, a nie z niego wychodzę. Czyli jestem kryty. Mam tak zwany backup. Dobra, frezujemy. Ustawiłem sobie głębokość na nieco poniżej blatu, tak z 5 mm centymetr. Jedziemy.
kamerą. Dziękuję. Jest troszeczkę biało, ale to taki jest urobek delikatny, że do delikatnego przejechania papierem i ten, i będzie tak samo jak tutaj. Czyli to już się świetnie nadaje na przyklejenie obrzeża. Mogę śmiało kleić i ten blat już jest gotowy do położenia na swoje miejsce. Teraz położę go tam na swoje miejsce i będę robił znowu tą techniką, że HDF-kę podkładam pod jeden i pod drugi blat. Odrysowuję zamki, w którym miejscu i pod jakim kątem przychodzą i będę przekładał na tego grenadiera tam. Kat! Tak wygląda nasza realizacja w cudzysłowiu przy końcowi. Czemu mówię w cudzysłowiu? Widzicie, im bardziej się człowiek stara, widzę z tego co zauważyłem, to tym czasami trudniej to wychodzi, żeby było perfekcyjnie. Chociaż niemniej jednak w większości wszystko, większość się udała. Ale było tutaj, wynikło kilka tematów takich niespodzianek, które nam wyniknęły i nie zawaham się Wam o nich opowiedzieć, bo przecież o to chodzi, żeby Was przestrzec też między innymi przed jakimiś błędami albo pomyłkami, które mogą nastąpić. I tak, pokażę Wam trzy. Tak, aż trzy. Widzicie, to jest kolega, którego właśnie znamy poprzez to, że żeśmy mu wykonali pierwszą kuchnię. Tutaj żeśmy się bardzo starali, żeby druga wyszła równie poprawnie i wszystko w porządku, ale no nie zawsze mimo chęci to się udaje tak, jakby się chciało. Otóż tu u góry widzicie dwie szafki wiszące i teraz tak, na tych szafkach docelowo miała być korona, w cudzysłowie korona, bo to jest po prostu tylko kawałek płyty MDF pomalowany i to tyle. 18 to miało być lub 38 w zamyśle, 36, bo dwie płyty do kupy, ale wyszła ona, jak tu przymierzyłem sobie, że wystawała za daleko tutaj, no i była za długa w drugą stronę. Postaram się teraz Wam tutaj rzucić zdjęcie, żebyście sobie zobaczyli. No i koncepcja jeszcze jest taka, że ostatecznie, że klient stwierdził, że może jednak skusi się na koronę klasyczną, czyli typowo będziemy tutaj zacinali jeszcze po 45 stopni, czyli będzie normalna korona, taka jak się w tych stylowych kuchniach montuje. Tak więc na dobrą sprawę być może tych formatek, które są, nie będzie trzeba przerabiać, bo była koncepcja, żeby na przykład dwie połączyć ze sobą, przyciąć na wymiar na gotowo, no i wtedy jeszcze obkleić obrzeżem dookoła takim papierowym, żeby nie pękało na łączeniach i dać do pola kierowania. Ale chyba być może, bo to jeszcze jest kwestia, która się wyjaśni, Mateusz zdecyduje, że będzie miało to być korona typowo taka cięta, zacinana na 45. To jest temat numer jeden, także pomyłki się zdarzają, a to nie jest tak, że u nas zawsze wszystko jest płynnie i zawsze wszystko się udaje. To też ja się staram też Wam pokazywać błędy, które występują. Idziemy dalej. Tutaj mamy szafkę. Tu jest taki ten właśnie imitacja uchwytu gola, także się tu łapie. I tutaj żeśmy zrobili po prostu, tu były zawiasy 155 stopni. I to były szuflady normalnie z frontem do samego końca. I teraz się okazało tak, że po prostu tu jest bok szafki, więc te 155 stopni nie będą miały tu zastosowania, bo i tak się nie otworzą na pełną szerokość. Co za tym idzie, front, który był tutaj pomniejszony, nie wiem, około 6 mm, jeśli chodzi o światło otworu, no to po prostu by się fizycznie nie odsunął, bo po prostu zawadziłby o front, który się nie otwierał na oścież. No więc wpadliśmy na pomysł, żeby przyciąć te fronty na szerokość i w to miejsce tutaj wstawić listwy z płyty,
i był dylemat, czy te listwy dawać tylko na wysokość prowadnicy, czy robić tak jak front. No i powiem wam, że żeśmy zdecydowali, żeby zrobić na szerokości, o wysokości frontu i moim zdaniem wygląda to tak, że nikt się nie powinien do niczego doczepić. Mateusza oczywiście o tym poinformuje, co tu wynikło w tym zakresie. Niemniej jednak szuflady działają poprawnie i gra. Także tutaj macie taki sposób, jeśli by coś takiego wam przez przypadkowo wynikło i możecie takie coś zastosować. Trzeba po prostu uciąć sobie płytę po boku, ten dystans i fajnie jak zrobicie po prostu o takiej wysokości jak jest front, to wtedy wygląda estetycznie i fajnie. Wtedy później przełożyliśmy zawiasy ze 155 stopni na zawiasy 110 ze spowalniaczem. Tu na dole ta sama sytuacja. No i temat numer 3. Temat numer 3 jest taki, że jak widzicie ta lodówka chyba się na nas wściekła albo co, ale po prostu nie chce wejść w miejsce, w którym docelowo miała być. Ten temat wynikł na etapie projektowania. Karol miał tą lodówkę u siebie w bibliotece, przeniósł ją do programu, docelowo do projektu i gdzieś pomniejszył mu się wymiar tej lodówki. Zwężył się, nie, na jakimś etapie projektowania mu się zwężył i z tego tytułu ta wnęka w środku jest dostosowana do tej pomniejszonej lodówki. Nigdy nie było z tym problemów, aczkolwiek tutaj widzicie taki ochlik się wtrącił i ta lodówka nie wchodzi, bo jest za ciasna. I co żeśmy teraz zdecydowali? Teraz zdecydowaliśmy się wykonać taki manewr, że te, widzicie, u góry jest kontynuacja słoi, nie? Także raz, dwa, trzy, te trzy fronty będą musiały być zamówione nowe. A jak uzyskamy tą szerokość, którą nam potrzeba? Uzyskamy ją tak, że pomiędzy ten korpus szafki, który jest tutaj bok tej szafki, to między tą szafkę a tą damy jeszcze jedną płytę w pionie. Damy jeszcze jedną płytę i wtedy zrobimy prawdopodobnie zawiasy 155 stopni nałożone na bok, na 36 mm bok. Czyli generalnie będzie tak jak w tej chwili to wygląda, tylko tyle, że będziemy mieli dwa boki tam. One będą ukryte, nie będzie ich widać, wiadomo. No to będzie ta zasada, ta sama sytuacja, co tutaj jest w tej chwili tutaj. Tutaj też mamy dwa boki, bo jeden drugi bok tutaj jest i jest nałożenie na nie, które jak tam na jednym z moich filmów pokazywałem, że chodzi o to, żeby środek puszki wywiercić na 4 cm. Postaram się link do tego filmu dać pod tym filmem, żebyście sobie się odnieśli do tego. Także dodamy tam jeszcze jeden bok przy tamtej sytuacji i zrobimy takie samo nałożenie, żeby pozbyć się tego problemu. Oczywiście byliśmy bardzo zdenerwowani, że tak wyszło, ale Mateusz wszystko rozumie generalnie, także bardziej nam współczuje, że musimy poświęcać jeszcze więcej czasu, żeby to dokończyć, niżeli faktycznie gdzieś tu ma jakiś ten problem. Bardziej mu nas szkoda. No i tak postaramy się w ten sposób wyjść z tego tematu. Aha, jeszcze te fronty będą wymienione, te trzy. No i z racji na to, że cała ta zabudowa, gdzie jest witryna i ten słupek z prawej strony będzie musiała odejść w prawo o to 1,8, no to z automatu ten pilaster będzie o to 1,8 za mały, więc ten też będzie musiał być dorobiony nowy. Tam za klimę wchodzi. Tutaj są gniazdka wycięte. I tyle. Pomijając te trzy tematy, które się tutaj trafiły, a jeszcze taka anegdota, moja mama zawsze mówi, że jak się bardzo staram zrobić super obiad, to mi nie wychodzi, a jak robię na szybko, to zawsze jest smacznie. To taka sama sytuacja jest mniej więcej tutaj.
Naprawdę żeśmy się starali zrobić tutaj petardę Mateuszowi, żeby był zadowolony. O wszystkim go informowaliśmy, o każdym etapie, o każdym, każdej sytuacji, która wynikła, żeby było tak, jak powinno być, że jest to nasz kolega, także może w 100% nam zaufać, a nie, że będziemy coś przed nim chowali. Także o wszystkim wiedział. No i tak żeśmy się tu starali, że wyszło jak wyszło. Takie trzy tematy wynikły, ale generalnie do wyprowadzenia, nie ma się co załamywać. Mateusz też mówi, że jak żeśmy wsuwali tą lodówkę, bo on akurat tutaj był przy tym, i wynik ten, ta sytuacja, mówi, że dzisiaj, to już na drugi dzień potem, mówi, że ale ty byłeś, Tomek, opanowany, w ogóle żeś się nie zdenerwowałeś ani nic, ja to bym już tutaj K rzucał na prawo i na lewo, jakby mi tak coś nie wyszło. No i mówię, Mateusz, są błędy, się popełnia, po prostu trzeba z nich wyjść. Czemu mam się denerwować, jak nie mam wpływu na tą sytuację w tej chwili, więc po prostu musimy na spokojnie to ogarnąć. Dobrze, że się Mateusz nie wprowadza. Jutro tu jeszcze szparka do uregulowania. Ten frącik troszeczkę niżej. Sorry panowie, z ręki kręcę, więc nie wiem, jak mnie widać, bo statywu nie wziąłem. No tak wygląda realizacja. Mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę, nie wszystkie etapy oczywiście są pokazane niestety z braku czasu, ale mam nadzieję, że generalnie przyda wam się ten film, a nawet przydają wam się te pomyłki, które wam tu pokazałem, które mogą wam też wyniknąć, odpukać, fuh, broń Boże, żebyście się przestrzegli i żebyście uważali na etapach projektowania i dobrze sprawdzali wymiary. Póki co pozdrawiam serdecznie, Tomek Stokado, trzymajcie się, cześć panowie, hej. Siema panowie, bonus jest taki, że do poprzedniej kuchni, którą wam nakręciłem, dorzucę jeszcze to, co teraz działamy. Mam nadzieję, że znowu się uda coś nagrać. Jest godzina 9. Damian kręci z górnej szafki. My żeśmy wszystko poznosili. Widzicie, tak jesteśmy rozłożeni na podwórku. Dobrze, że nie pada, bo popatrzcie, ile tutaj tego towaru jest. Tak wygląda sytuacja. Ja tutaj się zabieram za te kominy, zaraz je wypoziomuję od spodu na 10. Kuchnia malutka, tak na dwie osoby. Zabudowa będzie na tej ścianie. I tutaj dwa kominy. Tutaj w projekcie mamy teraz tak. Ja mam te dwa kominy. Od lewej strony przy ścianie idzie tylko jedna płyta 18 mm, czy tam 19, bo to jest akryl. Szafki muszę wypoziomować na 10 od spodu, wtedy wyjdzie tak, że front będzie od podłogi około 5-6 mm i tak samo ma być u góry. Sytuacja taka, że tutaj musimy wyciąć gniazdko, ale najpierw, zanim ja sobie to gniazdko wytnę, to najpierw muszę to wypoziomować. Sorry za dźwięk, bo jestem dzisiaj bez sprzętu i kręcę z telefonu. Tak więc będzie musiało to wystarczyć wam, chłopaki, na razie. Dobrze, ja to poziomuję i zaraz będziemy kręcić coś dalej. Mamy już trzy pierwsze szafki zawieszone. Jak widzicie, tam u góry troszkę pęka ściana. Nie wiem, z jakiej okazji, ale jest tu jakaś ściana mieszana. Trochę szlaki, trochę tutaj jakiegoś cięższego materiału typu może jakaś belka, coś tam, bo tutaj nie jest źle. No i może trochę rygipsu. Nie wiem, co tu było kiedyś. Generalnie widać takie pęknięcia, ale listwa wisi dobrze. Więc jestem dobrej myśli. Drugi temat, co szybko wyniknął, to rura jest od pochłaniacza troszeczkę za bardzo w prawo. Bo ja zgodnie z tym wymiarem, który tutaj mam od ściany, wliczając nawet blendę, piątka blendy, te dwie szafki, to jestem tutaj centralnie tak, jak powinna być szafka. Niemniej jednak tu jest delikatnie schodzi. Ale myślę, że tyle się wygniemy. Nagniemy tą rurę PCV, czy bo raczej bym tu widział PCV.
Przymierz jeszcze raz. Tu kolega dopiero docinał teraz imitację długola tytanowego z płyty wirowej, czarna stawka między dwoma kominami. Jak widać jeszcze za ciasno, a chcemy ją umieścić od podłogi do sufitu. Także czeka przynajmniej jeszcze jedno cięcie. Nie Bartek, to może lecieć, okej. Okay. Dzięki. Jeszcze raz, jak? Pozdrawiam wszystkich widzów. No i wszystko, dobrze, Bartek pozdrawia widzów. Leć. No już. Chłopaki, nagrywam wam to na takim etapie. To jest drugi dzień. Jest godzina 11:05. W sumie jest czas dzisiaj na dopieszczenie tego na TikTok. Generalnie montaż, no można powiedzieć dwudniowy, bo już dzisiaj i tak nic nowego nie zaczniemy. Zostało mi tylko osadzić tutaj zlew. Płyta pasuje też. Z takich poprawek to jeszcze tutaj mamy blendę, aby trzeba ją dopasować, żeby była fajna równa szpara. Bo w środku jest gol i mimo że jest gol, to po prostu niewystarczająco jest rozepchnięte, a nie ma tutaj listwy żadnej, która łączy bok z bokiem, tak jak jest w tamtym przypadku z tyłu. I teraz tak, no i tylko to zostało podopieszczać wszystko, żeby była petarda i po montażu. Fajnie poszło, sprawnie, bez komplikacji, także bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie. Także pozdrawiam serdecznie i do następnego filmu. Cześć.